Woda w plecaku jest, parę euro w kieszeni, żeby nie wracać do domu. Skoczę sobie na kebaba, mamy dzisiaj niedzielę. Wyskoczyłem na plądrowanko. Zobaczymy, ile filmików dzisiaj zmontujemy. Dziękuję za pozdrowienia, dzięki za komentarze, dzięki za łapeczki. Wczoraj troszeczkę poplądrowałem na mobile DE i wypatrzyłem Mitsubishi Lancera, auto z rocznika 2009, 1.8, benzynka, 143 konie, dwóch właścicieli, przegląd ważny na 2 lata, auto ma przejechane 164 tysiące km. Przyjechałem tutaj zobaczyć tego sprzęta z bliska. Oczywiście całe auto przemierzyłem. Tutaj widać niewielkie zarysowanie na błotniku. Oponki jeszcze ładne, ale strasznie twarde jak kamienie. Z tyłu klocki hamulcowe wypadałoby wymienić. Auto jest na łańcuchu rozrządu, o ile się nie mylę, jednostka 1.8. Generalnie prezentuje się bardzo ładnie. Ma dwa komplety alusów z oponami. Jestem ciekaw, czy te opony na alusach w bagażniku również są takie twarde. Oczywiście całe auto przemierzyłem miernikiem lakieru. Lampy wypadałoby lekko przepolerować. Generalnie prezentuje się bardzo ładnie. Powiem Wam, jestem bardzo zaskoczony, że miejscami ten lakier ma 50 mikronów. Strasznie cienki lakier jest na Mitsubishi. Wnętrze wygląda na zadbane. Delikatnie jest wytarta gałka zmiany biegów. Najwyraźniej ktoś miał jakąś obrączkę albo pierścionek. Tutaj jest lekkie zarysowanie. Przemierzyłem całego miernikiem lakieru. Wychodzi na to, że tylne drzwi oraz tylny błotnik został ponownie polakierowany. I to dosyć grubo, 331. Zobaczcie tutaj. 58 mikronów. Czyli coś tutaj z tylnymi drzwiami oraz tylnym błotnikiem musiało się tutaj coś wydarzyć. Zostało to przelakierowane. Nie ma dramatu, w granicach 300 mikronów, więc nic poważnego się tutaj nie wydarzyło. Zobaczmy tylną klapę. 52 mikrony. Cieniutki jest tutaj lakier na Mitsubishi. Z tyłu jest komplet opon z alusami. Bieżnik wygląda ładnie, ale nie wiem, z jakiego rocznika są te opony. Linka do tego Mitsubishi będziecie mieli pod filmikiem. Za auto wołają 4800 euro za tego Mitsu. I tutaj stoi Carrera 911, Carrera 4 Coupé. Cena wywoławcza 29 911 euro. Chyba tutaj sugerowali się symbolem tego samochodu 911. Auto ma przejechane 225 tysięcy, 300 koni, skrzynia manualna, 3.22, przegląd, rocznik 99. Jest to lakierowanie, nie jest to okleina. Kogoś tutaj troszeczkę fantazja poniosła na tym sprzęcie. Chyba naoglądał się Szybkich i Wściekłych. Tak się poruszawka prezentuje, ciekawe ma alusy, skóra w środku delikatnie, fotele są już popękane. Tak to wygląda, takie szybkie nagranko. Lecę dalej, zobaczymy, co jeszcze dzisiaj zmontujemy. Pozdrawiam wszystkich, widzimy się w kolejnych filmikach, do następnego, cześć!